Na pytanie, dlaczego akurat Indie i czy należałoby może bardziej się skupić na pracy misyjnej w Polsce, to oczywiście powiem wprost, że wiele różnych projektów charytatywnych i pomoc we wszelaki sposób i misyjny organizujemy tu lokalnie. I próby nawet angażowania całego zboru, choćby w taki projekt jak Oliwka, czy wyjazd wspólny, organizacja pomocy na Ukrainę w sierocińcu. To były takie akcje, gdzie tu lokalnie w Europie i w Polsce realizujemy. Natomiast dlaczego Indie? Dlatego, że były momenty, kiedy to nam, jak byliśmy, było nam bardzo trudno. Byli ludzie gdzieś daleko, zza oceanu, przysyłali czy to paczki, czy wspierali nas, czy pomagali. Natomiast pora i czas najwyższy, abyśmy my mogli ruszyć się i pomóc innym ludziom. Bo ja oczywiście zdaję sobie sprawę i poza tym zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy jest powołany do tego samego. Ja nie chcę powiedzieć, że żyję tylko Indiami, bo to tak nie jest. Ja jestem obok ludzi potrzebujących tutaj. Tak samo, ale nasze potrzeby w porównaniu do tych potrzeb, które tam się objawiają, są no, nie tak duże. Ja akurat uważam, że powinno jedno być, jedno nie być zaprzeczeniem drugiego. I to musi być wyważone i mieć miejsce dla pracy misyjnej w świecie i w kraju. I nie można tego pominąć. Nie można powiedzieć, że praca w Indiach jest ważniejsza niż praca w Polsce i nie można powiedzieć, że praca w Polsce jest ważniejsza niż praca w Indiach. My jesteśmy, należymy do tego samego Pana, do tego samego Stwórcy i On powiedział, że jesteśmy braćmi, a więc jeśli tamci są naszymi współbraćmi i żyją w nędzy, i a szczególnie ubóstwie duchowym, to ja powiem jedno, że tamci mamy szanse często większe niż z tymi ludźmi, którzy się pozamykali w naszych domach. Przepraszam, w swoich domach. Bogu dzięki, że docieramy do nich z telewizją, czy z programami prozdrowotnymi, ale tak naprawdę na programy duchowe nikt nie przyjdzie. Nie mamy też potrzeby aż tak olbrzymiej budować w Polsce sierocińców. Są one potrzebne, ale to realizują placówki społeczne i placówki państwowe, bo ta opieka jest tu zapewniona. Natomiast w Indiach jest to w stanie opłakanym i dlatego Indie.